Cześć moi kochani, dzisiaj będzie taki zdrabkowy odcinek, ale chciałabym wam powiedzieć też, że mam zamiar zacząć więcej vlogować, chociaż nie wiem czy mi się to uda, mam nadzieję, że tak, że nie będę tutaj tylko sami zdrabkowych filmów puszczać, trochę więcej tych vlogów bym chciała. Chociaż wiem, że tutaj są zdrabkowi fani, więc no nie wiem, czy mi się to uda, moi drodzy. Mam zamiar chodzić na siłownię, więc może jakiś vlog z siłowni. Jakby nie patrzeć, to się zapuściłam. No i tym akcentem chciałabym wam powiedzieć, jakie tutaj mam zdrabki dla was. Dzisiaj przygotowałam najnowszą zdrabkę, czyli Big 777. Czy Big 777, czy jak, no jak zwał, tak zwał, bynajmniej dzisiaj będę ją drapać i jestem ciekawa bardzo, jaka wygrana mi się trafi, czy w ogóle mi się trafi, bo z moim szczęściem to wiecie, różnie bywa. Zobaczymy. I jeszcze mam jedną z nowszych zdrapek, krzyżówkę XL, moi kochani, moją ulubioną, nie? Wiecie, no kto ogląda mój kanał, to wie jak to z tymi zdrabkami jest u mnie, tymi takimi liniowymi. Jeszcze mam tu jedną krzyżówkę XL, ale o wynikach to powiem wam później. Teraz chciałabym serdecznie pozdrowić paru moich widzów. Damiana, Celinę Kowalczyk, DTTVV.2, suba proszę 100 łapek odcinek kolejny na tym kanale oraz Monikę. Dziękuję kochani, że piszecie mi komentarze, że jesteście razem ze mną na moim kanale. Jestem bardzo wdzięczna za to. Pozdrawiam was cieplutko. Chętnych na takie pozdrowienia zapraszam do komentowania tego filmu, pisania mi o tym, że ktoś chce być pozdrowiony i ja chętnie w następnym odcinku pozdrowię taką osobę. Moi drodzy, nic więcej nie mam do powiedzenia. Zapraszam was serdecznie do oglądania drapingu. Kochani, dzisiaj jest takie tło z takim jelonkiem, troszeczkę ma buźkę taką, no niewyjściową, no ale gorsze rzeczy się widziało na tym YouTubie. Dobra, mam nadzieję, że mi przyniesie szczęście. Ok, najpierw będzie krzyżówka XL, tu już troszeczkę jest wydrapane, bo jakiś gnom mi to wydrapał. No to jedziemy z tematem, zobaczymy. Czy tu mi się coś uda wydrapać konkretnego. No powiem wam, że troszeczkę się pewnie umęczę z tym drapaniem, ale to nic. To nic, poświęcam się dla was, moi drodzy, poświęcam się dla was. Zobaczymy, jaki będzie wynik tego. No bo w sumie tak szczerze mówiąc, no to ja tak średnio lubię krzyżówki i w ogóle wszystkie liniowe takie te zdrapki. No, no właśnie. Moi kochani, tu jest napisane Francja i chciałabym wam powiedzieć, że mam zamiar w następnym odcinku, albo jeszcze następnym, bynajmniej na dniach, wstawić filmik z francuskimi zdrabkami, więc zapraszam was już teraz serdecznie do oglądania tego odcinka. Jestem bardzo ciekawa właśnie, jaki będzie wynik z tego drapingu. No bo wiecie, no, francuskie zdrabki to są w euro, więc dobrze by było, gdyby mi się zwróciły te pieniążki zainwestowane, chociaż dostałam je w prezencie, więc też byłoby fajnie coś wygrać właśnie w euro. No i do tej Francji trzeba by było jechać wtedy, wymienić. No, fajnie by było, no ale nic, zobaczymy, nie wyprzedzam faktów, ale mam nadzieję, że coś wygram konkretnego. Ale ile to zobaczymy. Moi drodzy, ja tak drapę sobie tą krzyżówkę, ale wiecie, ja te krzyżówki, te szybkie linie, to tak średnio lubię, no bo wiecie, no, trochę jest zachodu w drapaniu tego, bo trzeba tak patrzeć, jaki symbol, jaka literka, szukać ich. W ogóle w krzyżówkach to już jest masakra, bo jeszcze w tych liniach czy nie, no to jakoś tak jest logicznie to wszystko poukładane, można sobie tak szukać, a tutaj jest tak porozstrzeliwywane. No nie lubię krzyżówek, ani nie lubię linii, no ale
konkretne są wygrane czasem, a wiecie, no jak mi się tak by trafiła główna wygrana w takiej zdrabce, albo chociaż taka, wiecie, no trzycyfrowa, no to byłabym szczęśliwa, no ale to nic. No trzeba troszeczkę pocierpieć, żeby coś mieć i powiem Wam, że powoli odpadam chyba. Odpadam w tym drapaniu, troszeczkę męczące. Chyba tak. Chyba zrobię tak, że po prostu zostawię Was na sekundę, zaraz wracam i po prostu wydrapę na spokojnie sobie wszystkie te literki, no i zobaczymy, jaki będzie wynik drapingu. No to za chwileczkę wracam. No już jestem, moi drodzy. Powiem Wam, że wygrałam tutaj całe 5 zł. No, tutaj są 3 wyrazy. Cyklamen, jawa i faul. No i no, po literkach kontrolnych możemy zobaczyć, że jest wygrana. Tutaj, moi drodzy, no niestety tyle szczęścia nie miałam w tej drugiej krzyżówce, którą już wydrapałam wcześniej. 3 różne literki kontrolne, no ale żadnych konkretów nie ma. No to dobra. Biorę tą następną zdrapkę, którą mam drapać, czyli tą najnowszą. Big 777, czy tam Big 777, czy nie wiem, 777, nie wiem jak to w ogóle nazywać tą zdrapkę. Jest problem. Jest troszeczkę problem. No nie wiem, no. Problem ludzi XX wieku, XXI, jesteśmy już w XXI wieku, moi drodzy, tak. Jak nazwać zdrabkę poprawnie? Czy zangielszczyć wszystko, czy wszystko spolszczyć, czy nie wiadomo co zrobić, no, no ale to nic. Szukam siódemki, to jest najważniejsze teraz. Czy jakaś siódemeczka mi się tutaj, kochani, trafi, zaraz zobaczymy. Czy coś konkretnego tu będzie? Na razie siódemka żadna mi się nie trafia. A szkoda. Bo pierwszy raz drapę tą zdrabkę, no i chciałabym mieć miłe wspomnienia z tego drapingu. No, żeby mi się tak chociaż zwróciła. Zawsze ma się tą nadzieję, nie zawsze, no, zawsze tak jest. O, moi kochani, jest siódemeczka, za chwileczkę zobaczymy, ile wygrałam, ale póki co zetrę do końca wszystko. No tutaj już nic nie ma. No dobra, sprawdźmy, ile wygrałam. Uhu, 20 zł, czyli mi się zwróciła zdrabka i na dodatek wygrałam 10 zł. No, powiem Wam, super, bardzo mi się to podoba. Kochani, wygrałam w sumie 25 zł na 20 wydanych. Jestem bardzo zadowolona. 5 zł jestem na plusie. Zdrabka Big 777. Tutaj uratowała sytuację. Jeden był pustaczek, no ale wiadomo. Może to jest zasługa tego jelonka, no nie wiem. Takie miałam dzisiaj szczęście. Dobra, kochani, chciałabym Was teraz serdecznie pozdrowić i zaprosić na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Pa, pa.